Siema, tutaj jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie na moim koncie. Tak, czasem można to nawet zagrać. I oczywiście przypominam na początku o zostawieniu suba na kanale i zostawieniu oceny pod tym filmem. Zostawcie oceny pod tym filmem, bo ostatnio gorzej z ocenami, także przypominam tak mocniej trochę. Także zostawcie ocenę i będzie fajnie, haha! No właśnie. No, gramy sobie na moim koncie, bo ostatnio widziałem sporo komentarzy, czemu nie nagrywa na swoim koncie. Za chwilę powiem czemu, ale jak na razie tak. Gramy sobie Wukongiem. I no i co? Dawno nim nie grałem, ale zbanowali mi Mastera. Rengar był zbanowany, ja go zbanowałem, bo wiedziałem, że go piknie mi jakiś typek, bo byłem daleko. Także gramy sobie Wukongiem. Wydaje mi się, że będzie nawet nieźle. Chociaż zobaczymy. No i co? Czemu nie nagrywam zawsze u siebie, a raczej bardzo rzadko? Są dwa powody. A więc tak. Po pierwsze, nie da się tu nagrać zawsze takich rzeczy jak 6 static na przykład, albo full AP, że tylko robię taki build jakiś z dupy. Bo po pierwsze jest to dużo trudniejsze, a po drugie, jeżeli bardzo dobrze nam idzie, to po prostu przeciwnicy dają sura, no bo to nie jest brąz i no jednak wiedzą, kiedy przegrywają. Także właśnie. A po drugie, nie pamiętam już teraz, co chciałem powiedzieć, także bardzo, bardzo dobrze. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Fakt. Nieważne, może mi się przypomni kiedyś, albo później, albo kiedyś. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, sprawdźmy. Nie, wydaje się, że jest cicho, chociaż ja mam słuchawkę jak zawsze, jak idiota. Także oczywiście zdejmę sobie z jednego uszka. A właśnie, drugi powód, bo nie muszę się skupiać tam na grze aż tak bardzo jak u siebie. Tutaj jednak muszę się bardziej skupiać. Jak tu nagrywam, to no, często dużo gorzej gram, bo one nie zwracają uwagi na wszystko. Także to jest słabe. Ale no czasem można u siebie nagrać. Teraz ten presezon, tak mówiłem, że będę u siebie więcej nagrywał. Poza tym patrzę na wyniki filmów ostatnich, na przykład na Rengara albo LB. No i widać, że są gorzej oglądane w tym presezonie moje filmy przynajmniej. Nie wiem, jak tam inni ityberzy lolowi. U mnie jest gorzej. Także to jest trochę słabe też. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak zwane. O, kryt. 1% kryta i wszedł kryt. Czy to coś musi oznaczać? Zesmajtuję sobie już Reda, bo tego się już nie opłaca. To jest... Boże, dwa kryty i weszły w tego! Nice. Bardzo ładnie. Postawię sobie tu tego, bo nie wiem, czy on mi tu nie przyjdzie. Bardzo ładny balistyka tak w powietrze. Red. Nice, dobra, maksujemy oczywiście E. Sorry. Chamsko trochę Panteon, jak się, że się tak odzywa. A mogłem z nim E chwilę poczekać, potem zabił te małe, no trudno. Dobra, padać. Wukong jest bardzo silny, także nie wiem czemu nikt nim nie gra ostatnio. Chyba dlatego, że po prostu inne OP czempiony są teraz grane. Tak mi się wydaje, no bo on jest mocny. A, Veigar padł. Ryze też jest mocny bardzo. Kurde. Szkoda, że go mają. Jest naprawdę. Ryze to jest tak broken typek, że aż trochę żal, że go mają. No dobra, o ładnie, nie tylko czy coś z tego wyjdzie. Nice, ładnie to było, bardzo. I zabiją nawet ją. Nice, padnie, padnie tej. No niepotrzebny flash, teorii. No, czy nie wiem, czy by padła. Nie wiem, ile on zadaje na tym levelu z tej trutki tak naprawdę. Także może dobrze. Jak Morgana padła, ale ona wzięła fraga, to w sumie Twitch wziął asystę, czy coś takiego, więc spoko. Panteon na dżungli, jednak dosyć mocny champion. Panteon jest strasznie silny w early game, później jest słaby, no bo nie ma tych obrażeń. W early on ma strasznie dużo obrażeń, no to chyba każdy już wie, co gra w tą lola, w tą grę, w tą lola. W tą grę tyle czasu, także chyba nie muszę tego mówić. Gościu myślałem, że coś tutaj.
Ej, hal! Nice! Ganki życia, jak zawsze! No nie, on nic nie zadał po prostu. I też reakcja jego. Pingował mi, żebym wypieprzał. No ale już pingowałem, że wbije, po tym nie miałem gdzie uciec. Znaczy mogłem flashem jakoś, dobra. Trochę spieprzyłem. On też trochę odwalił, tyle. Dobra, kupmy sobie. Muzyka przestała grać chyba, dlatego ją zaraz włączymy. Botlane sobie przynajmniej dobrze radzi. Keruj mnie, botlane, keruj, please. Macie muzykę. Flety dla odchamienia, nie? Słuchali tylko tych Arkueli i innych hubów. Będzie drama. O nie, nie masz many na ulti. Właśnie, bardzo ładnie. Ma mojego reda. Ha! Ja chcę się tepnąć. Dobra, on swojego reda z powrotem. Także spoko. Spuszczujmy tego mida. On ma tepa? Nie, on gra ghosta. Chyba go zużył, nie jestem pewny. To jest po prostu early champ, a ty grasz... Ty grasz niby tą techniką pod to, że to jest podobno w early. Ten nas jest mocny, ale z tego co ja widzę po gościu. No jednak się nie podpisujesz klasą. Weźmy szybko. O, kryt szedł. Boże, jak te kryty mi wchodzą z 1%. Dlatego gra się runy 1%. Ha! Grajcie runy 1%. Kawały ostatnio niezłe przychodzą, także zastanawiam się, czy je opowiadać, tylko jest taki problem, że ja nie montuję filmów, już nie będzie ich tak kiedyś ładnie. No także jak chcecie. Mogę je chyba zacząć opowiadać z powrotem, bo widziałem, że kawały nawet fajne się pojawiają. Także, jeżeli chcecie te kawały, tylko no, zobaczymy jak to wyjdzie. Po prostu opowiem któregoś razu tak dla testa. I zobaczymy jak się przyjmą z powrotem. Wolę E użyć, bo mi da tak speeda. Nice. Nie wiem czy jest sens, żebym się wpieprzył do tego typka, który nas gwałci na tym midzie. Z E chyba jakoś armor przebijam, nie? Znaczy z Q. Dobra, spoko. 15% CDR teraz. Idę. Powinniśmy teoretycznie wpieprzyć tego gościa szybko z butów. Najlepsze ulti jakie w życiu zagrałem. No ja pieprzę, nie! Nie. Nie! No ja popieprzyłem mi się przyciski. Napisać YouTube? Nie wiem. Napisać YouTube? Ah! Słabe to było, bardzo. Mogłem go zabić. Odpieprzyłem jakąś... manianę. Tak się mówi, nie? Modne słowo. Znaczy nie modne, stary jak świat. Twitch ma 1.01. Słaby to było, ale ten Ryze gra dobrze po prostu, więc mogłem go ograć, ale zagrałem gówno, ale on i tak gra dobrze, także nie wiem co chciałem powiedzieć przez to. No dobra, grajmy dalej. Na nocą. Wow, sporo mu zadałeś! Ale tak padniesz, szkoda. Czekajcie, ja tam jestem. Nice! No i Veigar siema, przyszedłeś sobie, lejaj. Nie lubię cię Veigar, znaczy nie lubię go, bo mnie wyzywał śmieć. To dlatego oczywiście. Myślałem, że te małe będą padać od tego typka na hita. Znaczy od klona, szkoda, że tak nie jest. Dobra, u nich tylko Ryze ciśnie, no tylko że Ryze to jest duży problem. No ale poleciły małą Malmortiusa. Powinno być dobrze. Albo ten nowy item. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, który item jeszcze poleci. Ale jak na razie gierka
przyjemna, że tak powiem. Chyba wejdę na tego Ryza. Sprawdzę. A, to zużyte. Szkoda. Przedem chętnie na tego Ryza. Masz, buraku. No, za szybko trochę zabił tego typka, ale nieźle i tak, bo ja zabiłem. Can you come again? He flashed. I will. Teraz się mnie pyta, can you come again? A wcześniej, fucking retard! Dobra, może nie było tak, już tak było, no ale... Wiecie, trzeba czasem przesadzić, żeby pokazać, jak... Było to bardzo obraźliwe w stosunku do mnie, tak? Czasem jednak trzeba tak pokazać. Czasem jednak trzeba powiedzieć, że no naprawdę nie zgadzam się z tym. Trzeba być asertywnym i tak. Ops, ops. Siema. Siemka. Ops. Jezu, nie wiedziałem, że mnie aż tak szybko zapieprzą. Nie, Morgana, nie. O, my bad. Chyba. Black Cleaver. Nie jestem pewny, czy to jest Black Cleavera. Nie miałem tylko tego na AP, no nie wiem, tak się. To mi się nawet przydało później. To ma przebicie. Zrobimy takiego Wukonga pod przebicie full. Ja mu pierwsze, nie wiem. Nie wiem. Gama? Nie mam pojęcia, co pierwszy polecieć. To jest problem. Dobra, polećmy tego diamata. To już tam. Polećmy na blue i na mida. No, dobra. Chociaż nie wiem, czy zdążę. Ops. A nie, dobra, jest powiedzmy. Uszyk. Nie widzę tego typu, gdzie nie wiem. Czekaj, na tym midzie tam. No Jezu, mają to gówno, Boże, myślałem, że to jakoś ogram. Teraz nie wiem, gdzie jest ten Ryze. Postawił wardę, okej. Kurde, no gościu strasznie gra defensywnie teraz. Co nie miałem na dżungli? Panteona. Zastanawiało mnie przez chwilę, czy ten Panteon może mnie jakoś zabić. Ale on jest chyba dosyć słaby. Chociaż no to jest jednak Panteon. No nie, dobra, dobra. Biegamy jak jakieś ciołki. To jest słowo śmieszne. Chodźcie tam. Nie ma wardów żadnych, spoko. Fajnie jest nawet to, że można sobie sprawdzić w ten sposób, czy są wardy jakieś. Nie trzeba żadnego pinka kupować. No jasne, tylko że gościu gra defensywnie, czy to jesteś ślepy. Właśnie padł mu ward. Serio padnę? Dobra, ale gościu, dobra, nieważne. I tak spoko. Masz double buffa, więc. Nie, to, że... O nie, tego nie kupiłem ostatnio. Ale ze mnie kaszan. Jak lanu.
Hydrę całą leczyć, tak mnie to zastanawia, tak się nie opłaca za bardzo. Ją mu może teraz polecę. Albo coś na armor, nie. Albo to, albo ten nowy item. Ten nowy item sobie polecę teraz. Będzie nawet śmieszne. I on mi się przyda i będzie fajny. Again, pant mid. Będzie na mid. Chyba pant top. Jestem pewien. Jak tam dalej z Draven. Jest źle. Dobra, pójdźmy może. Zróbmy górną dżunglę i spróbujmy coś tam zapieprzyć. Nie wiem. Z Q wchodzi diamant, spoko. Przydatne informacje, mogłem tego uderzyć. Ja multi. Więc wydaje mi się, że to będzie słabe, że ja tam przyjdę na tego mina. Czy oni są wszyscy na midzie? Dobra, już tam. A, już sobie to. A, dobra, idę tam. A, już tam idę. Weź go tam za slow i co? Mam obilitki? Nie, nie. Ja bym większą ubę nie brał. Ha! Trzeba było się wydrzeć, tak? Jak zabiłem. 6-4. Władniu idzie tym Wukongiem, on jest mocny, widzicie, to jest oczywiście poziom, to jest platyna 5, ale gramy na jakieś diamenty czasem, nie wiem jak tam teraz jest. Często są jakieś diamenty w grze, także raczej ten Ryze jest jakimś diamentem, czy nieoszlifowany, wiadomo, jest gównem, ale czekam na komentarze, czemu się śmiejesz, bo nie można się śmiać z innych. Co? Te egzosty i te inne. Daj mi relikt. Nice. Boże święty. Uff. Patetik. Ciągle przychodzi na tego topa ten typek. No przykre. Stać mi na ten item. On będzie nawet fajny przed wbitą. Niby. Ona może go zabić. Ale on ją też niby. Ładnie, 9-4. Laksy. Czemu ja się tak uleczyłem nagle? Chyba, że z Drake'a, nie wiem. Mamy Drake Ocean? Nie, mam tutaj. Nie wiem, czy... I don't know. Chyba, że z tego uderzyłem po prostu jakiś live. Nie wiem. Dobra. Hydrę dużą. Czy... O, ja tak chcę jakieś przebicie tu polecić, to daje przebicie. To już nie ma... Nie, nie było chyba tu armor pen nigdy. To polecieć? Czy Yowmu? W sumie Yowmu. Albo nie, poczekajcie, buta może całego. Tego. Yowmu. Ten item jest śmieszny, ustawię sobie go podwójkę. Bo on mi daje tarczkę przed spelem, coś jak Banshee. Mam nadzieję, że wiecie o co kamon. W ogóle... Tyle staków teraz się da robić, na przykład Nasusem w dżungli, albo Veigarem w dżungli. To jest dużo mobów, nie? Wiecie, co chodzi. Cooldowny jakieś ładne. Za bardzo puszuje, on źle grał o tyle, że za bardzo puszuje, a nie ma żadnych wartów. To jest jego problem. No i co teraz? Aha, już nie będę już mówił. Aha, teraz to mi się tarczka przyda. Nie zrobimy tego bana. Nie, 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 nie. Nie zrobimy tego bana. Seryjnie dotknij.
Chamskie to było. Szkoda, że go nie ukradę, nie? W jakiś sposób. Perfidny. Zabił mi tego Drivena? Wydaje mi się, że tak. Tylko gdzie on będzie szedł? Dobra, już cofnijmy. Polecę sobie pod taki build Armor Pen. Mam 34 tego Armor Pena niby. No mogłem pójść lepsze runy. Nie wiedziałem za bardzo, czyli takie, ale w sumie ciekaw się gra. 12-4. No, także dawno nie grałem Wukongiem. Nie, zła gierka się zapowiada i nawet widać, że jest niezła. Coś mi wysławienie nie idzie. Idę tam, idę. Weźmy tego Drake'a. Ups. Bardzo. Teraz co możemy zrobić? Musimy się zastanowić, co zrobić. Nie wiem, gdzie jestem. O co się? No nie, nie wyszło mi exhaust. Użyj E, gościu. Nice, dobre E. Serio ten. Nie wiem, czy nie nagrać tego na susa. Nie wiem, czy nie nagrać tego na susa wam. Bo naprawdę to, co robi ten champion teraz, to jest naprawdę genialna rzecz. Tylko nie zrobił tego buildu. Ale i tak naprawdę fajne, fajne, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy go wam nie nagrać. W czym wyjść z brązu? Czym wyjść z brązu, puszujący nasus? Boże. No, chyba wam nagram następny film na kanale. Prawdopodobnie to będzie to. Także cieszta się i radujta się. I takie tam wiecie, o co chodzi. On mi zabierze reda? Chciał chyba. Wypieprzyć moby. Wypieprzyć. Ej. No nie, bierz tego reda. No nie, bierz mi tego reda, gościu. Ty chamie, ty. Tiamat bierze na hita jakby co. Mobki małe. Także. A weź sobie te staki. Popuszuję topem, bo jestem na tyle silny, że spokojnie mogę robić sam tego Renektona. Więc trzeba to wykorzystać jakoś. Nasus woli tu nie łazić. Także. Nie wiem czemu, ale po prostu nie lubi tu chodzić. O, nice, hita. Mam 300 AD i 34 Armor Pena, czy tam jak to się nazywa tutaj. Potychanie. Co robię? A nie wiedziałem, że to Banshee, bo ostatnio jak miałem coś takiego, że jak się ruszałem, to Banshee mi się przerywało, w sensie używanie go. A może mi ktoś tam napieprzał, nie? Nie, jeden hit. O, Veigar! Popisałeś się, no chociaż zabiłeś. Ale to był popis naprawdę akrobatyczny. Dobra, może polecimy tego Deathman Play tam. Czy tam jakieś dwa? Deadman Play, bo tam nie ma TH, tam nie ma DATH, tylko Dead, więc jest Deadman Play. Niby. Boże, nie, no ja tego na susa muszę nagrać, no tylko trochę innym buildem polecę. O, polecę sobie. Jeszcze się przygotuję do tego filmu dokładnie, żeby to nagrać. Weź, daj mu E, Q i go zabij. Daj mu E, Q i go zabij. A może tyle szedł. Nie! Bardzo ładnie uciekłeś. Ceni się takich ludzi jak ty. Ceni się takich ludzi jak ty. Czy ja cenię, nie wiem, jak tam inni. Nie, multi, szkoda.
Zrobię takie pszczół. Jezus Mary. No nie. Jeden basic attack, ładnie! Veigar, fajna postać, podoba mi się. Znaczy, nie lubię na niego grać bardzo, ale z nim grać. Aż już. Tylko ja bym wolał jednak Trinity, ale ten i ten jest też dobry, no bo oni mają tutaj akurat w sumie taki team. O, ale nieźle, nieźle. Jest, no naprawdę, on tłucze jak chory, no. 180 stacków. Mega, no naprawdę mega. Ja bym sobie, bo i tak będę w bronzie tym grał, więc może zrobię trochę tam AP do... Nie, raczej nie. AP nie będę tam dokładał. To się robi pod pusza ten film. Ten film będzie raczej krótki, jak mi się wydaje. No ale jeszcze go zobaczycie niedługo, nie będę ani pieprzył teraz. Teraz jest Wukong. Także, no właśnie, no widzicie, nawet nieźle mi idzie gierka. 14,7. Trochę popadałem teraz. Ale ogólnie gierka przyjemna. Przyjemna dla oka, ucha i zęba. He. Żarty dla 5 lat. Dobra, puszujmy dalej. Wukong ogólnie ma dobrego pusza, zwłaszcza z diamatem. Z diamatem to ma większość postaci dobrego pusza. Ale Wukong z tym E swoim dobrze puszuje. Widzieliście? Weźmy sobie. O Boże. Nie chcę paść znowu, dlatego nie bądźmy grić ścierwem. Tylko że 1900. Miałem trochę HP już więcej niż miałem. Ola. Nie wiem, czy mi się to użyło. Aha, dobra! No nie bądźmy greedy ścierwem. Po czym jestem greedy ścierwem? Róbcie to. Halo! Róbcie to! I teraz już za późno chyba. Ten gościu jeszcze pół HP stracił na tym, że dostał 2 hity od tego gówna. Ja w sumie szybki bardzo. Nice, bardzo ładnie. Tylko co? Uciekajcie. Jak upadacie teraz, to w sumie nie wiem, czy sens był robienia tego. Tak upadają. Nie wiem, czy do końca był... Albo był? To dzięki mnie, wiecie, bo ja tam zbejtowałem na tym bocie. Nie wiecie, o co chodzi. Bejtę, trzyma to i tyle. Tu trochę mogów jest, ale wolę Drake. Ten Nasus, no naprawdę. Nagramy to. Report Draven. Nice. Czemu Report Draven? A, bo tam nie było. A, no jeszcze 3-9. Wczoraj się pewnie wkurzył. Nie, Renekton. Renekton ma 3-5. Ale to jest 3-5, a nie 3-9. No, ja taki build mam. No, nie wiem, czy on się opłaca taki do normalnej gry. A, to koniec gry w ogóle. Nice, tyle. Jeżeli się podobało, to wciąż cenę suba. Moje konto. Ktoś nie widział, teraz widział. Bawieni będą ci, którzy wiecie, o co chodzi. Na razie.